Ja chciałam powiedzieć, że Bóg jest dobry, słyszy nasze modlitwy. Dziękuję Panu Bogu za to, że dostałam pracę. Pół roku siedziałam w domu, po pół roku dostałam pracę. Czasami jest mi trudno, bo do tego, w jakim stanie zdrowia się znajduję, ale Bóg mi cały czas pomaga. Jestem wdzięczna za wszystko. Amen. Bogu, chciałam też złożyć świadectwo, że Bóg uzdrawia. Jak był taki 11, 12, 13 listopad, byłam chora, źle się czułam, bardzo się źle czułam. Miałam przyjechać na nabożeństwo, ale niestety nie przyjechałam i prosiłam Was o modlitwę. Napisałam do pastora SMS-a i wierzę, że żeście się za mnie modlili. I dziękuję Bogu za to, że Bóg uzdrowił mnie już wielokrotnie i teraz mnie też podźwignął. Powiem Wam, co się stało. Była godzina może gdzieś pół do pierwszej, albo gdzieś tak przed pierwszą. Ja wiedziałam, że jesteście już po nabożeństwie i poczułam, jakby coś przeze mnie przechodziło takiego, taka ulga, takie coś schodzi ze mnie, taka jakby choroba ze mnie do końca wyszła. Powiem Wam, że dziękowałam Bogu, wiedziałam, że żeście się za mnie modlili i wiedziałam, że to jest działanie Boże. Bóg uzdrawia, Bóg dotyka, Bóg przemienia i jestem wdzięczna. Chciałam złożyć świadectwo i podziękować Bogu za to z całego serca, że mnie uzdrowił. Amen. I podźwignął. Alleluja. Amen. Może jeszcze ktoś? Tam z tylnych ławek. Piotr się śmieje, ale mam tydzień temu dużo mówił, to dzisiaj już nie wiem. Ale jego przyjaciel, który też tu usługiwał, pozdrawia nas, wyjechał w środę, rano jeszcze jest w Polsce, ale w środę był w Polsce, bo jechał do Wrocławia. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze jest, czy jest w Niemczech, bo on tam mieszka. W Niemczech, w Hamburgu, tak. Koło na dzielnicy, tam gdzie mieszka, tak, córka. Zgadali się, że pokaże jej zbór. Mieli tam się zadzwonić. To jest dobre. Może być zachętą też. Tam. On tydzień temu takie zdanie w kazaniu użył, nie wiem, czy pamiętacie, na czym ma nam zależeć, bo diabłu na czym zależy. I on użył takie zdanie, że ważne jest uzdrowienie, ważne jest zaopatrzenie, ale toczy się walka o twoją duszę. Tak, Piotruś mówił takie coś? W kazaniu takie zdanie użył. Chodzi o nasze dusze, walka toczy się o twoją duszę. Uzdrowienie jest ważne, zaopatrzenie jest ważne, ale tu chodzi o twoją duszę. I ja w odniesieniu też do tego dzisiaj kilka słów. Na przykładzie takich dwóch ludzi, którzy są opisani w pierwszej Mojżeszowej. Na przykładzie Lota i Abrahama. Adama, potem Abrahama. I może otwórzmy sobie pierwszą Księgę Mojżeszową. Trzynasty rozdział. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, od 1 do 12 wersetu będziemy czytać. Tak, mamy już. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, od 1 do 12 wersetu. Wyruszył wtedy Abram z Egiptu z żoną swoją i wszystkim, co do niego należało, do Negebu, a Lot był z nimi.
A Abram był już bardzo zasobny w trzody, srebro i złoto i wędrował, zatrzymując się na postojach z Negewu aż do Betelu, do miejsca, gdzie poprzednio był jego namiot między Betelem i Ai. Do miejsca, gdzie przedtem zbudował ołtarz. Tam wzywał Abram imienia Pana. Również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. Między pasterzami stad Abrama a pasterzami stad Lota powstał spór. A Kananejczycy i Peryzyci mieszkali wówczas w kraju. Wtedy rzekł Abram do Lota: niechże nie będzie sporu między mną a tobą i między pasterzami moimi a twoimi, jesteśmy przecież braci. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odwróć się więc ode mnie. Jeśli chcesz pójść w lewo, ja pójdę w prawo, a jeśli chcesz pójść w prawo, ja pójdę w lewo. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Tak rozstali się obaj ci mężowie. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Taki fragment, myślę, że znamy, postać Abrama i Lota. Tutaj w wersecie 11 czytaliśmy: tak rozstali się obaj ci mężowie. Byli jakiś czas razem, ale przyszedł moment, że się rozstali. Może dwa słowa o Abramie, żeby przybliżyć może niektórym tą postać. A więc Abram to patriarcha, praojciec, głowa rodu, wzór wiary, ojciec wiary, jak jest też nazywany. Człowiek polegający na Bogu. Bóg zawarł z nim przymierze, dał obietnicę, że przez niego i jego ród wszyscy ludzie otrzymają Boże błogosławieństwo. Bóg zmienił jego imię z Abram na Abraham i obiecał mu ziemię, potomstwo, błogosławieństwo i sławę. Zmienił imię z Abram na Abraham. Abraham to z hebrajskiego znaczy ojciec wielu albo ojciec mnóstwa. Co do Lota, z hebrajskiego to imię ma znaczenie zasłonięty albo zakryty. Lot, czyli zasłonięty albo zakryty. A więc Lot był bratankiem Abrahama, był przodkiem Moaba i Amona. Ponieważ Abram był najstarszym synem Teracha, a ojciec Lota, Haran, który był bratem Abrahama, zmarł, Abram stał się głową rodziny i Lot pozostał przy nim. Tak? Abram miał ojca Teracha, tak? I ten Terach miał Abrama. Tutaj w 11 rozdziale jest napisane dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana. A więc Abram był najstarszym synem, Nachor i Haran to byli jego bracia i Lot był synem jednego z braci Abrama, Harana, tak? Więc ten brat Abrama, tak, umarł, Haran, i jego syn Lot został przy Abrahamie i dlatego tutaj ich dzieje się splotły i pewien czas byli razem. Więc Abraham był wujkiem Lota. A więc Abram jako najstarszy z braci został głową rodziny i zaopiekował się Lotem i Lot był przy nim. I jak Abram, tak, miał Boży nakaz, aby wyjść tam, gdzie mieszkał, z tego miejsca, do ziemi obiecanej, to Lot poszedł z nim. I tutaj takie słowa czytaliśmy w 6, 8, 9 wersecie. Lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, tak? Oni szli razem, ale byli bardzo zasobni. Trzody, tak, tutaj wymieniane było, że Abram był zasobny w trzody, w srebro i w złoto, a również Lot, który wędrował z Abramem, miał owce, bydło i namioty. I 6 werset pisze: lecz kraj nie mógł ich obu utrzymać, bo dobytek ich był tak wielki, że nie mogli przebywać razem. I potem wtedy rzekł Abram do Lota: odłącz się ode mnie. 10 werset: wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru, i wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył Lot na wschód. Abram zamieszkał w ziemi kananejskiej, natomiast Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. A więc Lot wybrał sobie ziemię na wschód,
na wschodzie, tak, od Betel, a Abram poszedł w stronę zachodnią. Tak, potem trochę na południe, w kierunku Hebronu, ale ten poszedł na wschód, a Abram poszedł na zachód. Lot poszedł na wschód, Abram poszedł na zachód. Tutaj w 12 rozdziale, 4 wersecie jest napisane o Abramie, że wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan, i poszedł z nim Lot. Abram miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. Więc kiedy tutaj mówimy o tym rozdzieleniu, wyjściu, Abram miał ponad 75 lat, ale no, trzeba zdać sobie sprawę, że już trochę lat miał. I chociaż Abram był starszy, pozwala, aby Lot pierwszy wybrał dla siebie ziemię. Abram tak mówi do Lota. Niechże nie będzie sporu między mną a tobą, między pasterzami moimi a twoimi. Jesteśmy przecież braćmi. Czyż cały kraj nie stoi przed tobą otworem? Odłącz się więc ode mnie. I mówi, jeżeli ty pójdziesz w prawo, to ja pójdę w lewo. Jeżeli ty pójdziesz w lewo, to ja pójdę w prawo. I chociaż Abram był starszy i może jemu wypadałoby pierwszemu zdecydować, wybrać sobie okręg, czy ziemię, czy kraj, który może byłby lepszy w jego oczach, to pozwolił, tak powiedział do Lota, żeby on sobie wybrał, tak? I jeżeli ty pójdziesz w prawo, to ja w lewo, jeżeli ty w lewo, to w prawo. I takie słowa tutaj czytamy w 9 wersecie. A więc chociaż Abram był starszy, pozwala, aby Lot pierwszy wybrał sobie ziemię, krainę. A więc możemy zobaczyć tu, że Abram ufa Bogu, nie wątpi, że przypadnie mu ziemia, którą Bóg dla niego przeznaczył, o czym czytamy w 12 rozdziale od 1 wersetu. Takie słowa, które Bóg powiedział do Abrama, kiedy kazał mu wyjść z ziemi ojczystej. I 12 rozdział, 1 werset, czytamy takie słowa. I rzekł Pan do Abrama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swojego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym imię Twoje, także się staniesz błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinających Cię przeklinać będę. I będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. A więc widzimy tutaj Bożą obietnicę, która była wypowiedziana do Abrama. I Abram tego nie zapomniał, tylko kiedy właśnie była ta sytuacja, że mieli się rozdzielić ze swoim bratankiem, on z Lotem, to powiedział, żeby sobie Lot wybrał ziemię. On pamiętał, że Bóg mu dał słowo i on ufał, że Bóg to słowo wypełni, więc jakoś tak nie zabiegał, tak, żeby może wziąć lepszą ziemię. Dał możliwość wybrania Lotowi tej lepszej ziemi. A więc Abram miał słowo od Boga, Bożą obietnicę. Nie martwił się, że Lot wybierze lepszą krainę. Abram wierzył Bogu. Postępował przez wiarę, żył przez wiarę, tak jak mówiliśmy wcześniej, że jest nazywany ojcem wiary. Co do Lota, to Lot, jak wcześniej wspominaliśmy, pochodził z rodu Teracha, ojca Abrahama. Ojciec Lota, Haran, był bratem Abrahama, to co wspominaliśmy wcześniej. A więc Lot był przy swoim wuju Abrahamie, żył z nim, widział jego życie, widział jego wiarę, widział jego zwyczaje. Znał zwyczaje Abrahama, można powiedzieć, że wzrastał w tym duchu przy Abrahamie, w tych rzeczach, które czynił Abram, jak żył Abram, jak wierzył Abram. I tak było. Jednak gdy przyszło do wyboru tej ziemi, do tej krainy, do decyzji, Lot, można powiedzieć, że wybrał oczami, bo tutaj czytaliśmy, wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. Więc pomimo tego, że miał możliwość zaobserwować życie Abrama, jego życie wiary, to kiedy żyła mu się możliwość, to można tak troszeczkę powiedzieć, trochę tak z fanością, z przebiegłością, z tym, co zobaczyły jego oczy, wybrał od razu i w jego oczach to było lepsze. Więc nie martwił się, może nie powiedział wuju, a może jednak ty pierwszy sobie wybierz, tak? Wyprowadziłeś mnie z tej ziemi, przy tobie się wzbogaciłem, tak? Miałem owce, bydło i namioty, ty jesteś starszy, to wypada może ty sobie wybierz ziemię. Ale Lot tak nie zrobił, tylko zobaczył, że ta ziemia nadjordańska jest lepsza i za tym poszły jego oczy i tak myślał, że to będzie korzyść takiego terenu żyznego, jak tu czytamy w tym 10 wersecie.
że był obfity w wodę, tak, ten okręg, ogród, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru, więc była to żyzna, dobra gleba. I zdecydował Abraham, aby wybrać w jego oczach tą, przepraszam, Lot, aby wybrać tą lepszą ziemię. A więc gdy przyszło do wyboru, do decyzji, Lot wybrał oczami. Przenosząc to na wymiar duchowy, można by powiedzieć, że Lot wybrał chodzenie według ciała. Kiedyś też mówiłem na temat chodzenia według ducha i według ciała. Takie też skojarzenie, że to, co zrobił Lot, decydując wybrać tą ziemię, kiedy spojrzał, to zdecydował, można powiedzieć, według ciała. Kiedy zdecydował chodzić według ciała, a nie według ducha. I ten 10-11 werset. Wtedy Lot, podniósłszy oczy, widział, że cały okręg nadjordański był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył na wschód. A więc bratanek Abrahama wybiera teren, który według niego jest bardziej urodzajny. Patrzy przede wszystkim na przyszłe korzyści. Z czasem przekona się, że się pomylił. Kiedy znamy historię Lota, będziemy też dalej o tym mówić, to widzimy, że to no, nie do końca był dobry wybór. I takie pytanie mam do siebie i też do nas a propos tego, czy to, co wygląda na lepsze, jest dla mnie dobre? Tak, rozumiemy to? To, co wygląda na lepsze, czy faktycznie jest dla mnie dobre? Więc a propos tej sytuacji, bez namysłu było widać, że ta ziemia jest urodzajna, że jest żyzna. Lepsza kraina, tak? Na pierwszy rzut oka było widać, że to jest lepszy teren i Lot zdecydował, można powiedzieć, od razu, bez namysłu, to jest lepsze, ja to biorę, wchodzę w tą ziemię, tą wybieram. Nie wiem, czy ten moment nie zdecydował, może nie o tragicznym, ale o smutnym końcu Lota. Ten moment tego wyboru, tej decyzji. Jeszcze nie widzimy konsekwencji, tak? To było, można powiedzieć, no dobrze zrobił. Tak? Była lepsza kraina, żyzna, obfita w wodę. Co tu się namyślać, zastanawiać? Biorę to, co widzę oczami i to jest ewidentnie lepsze, tak? Przecież nic złego Lot nie zrobił, tak? Zrobił dobrze, mądrze, wybrał lepszą krainę. Myślę, że też byśmy podobnie zdecydowali. Kiedy czytaliśmy tutaj też o dziejach Lota, Abrahama, to wspominaliśmy, że Lot nie miał ojca. Tak tutaj 11:27 wiersza Mojżeszowa pisze, że Haran zrodził Lota, ale Haran umarł i Lot nie miał ojca. I tak się zastanawiam, jaki wpływ, na pewno tak, tylko jak duży wpływ miało to na Lota, że wzrastał tak, że dzieciństwo czy młodość spędzał bez ojca. Myślę, że to ma wpływ, kiedy syn jest wychowywany bez ojca, kiedy jest śmierć ojca i on potem musi żyć bez niego. A więc myślę, że to dorastanie bez ojca miało wpływ na jego życie, na jego wybory też. Może tak sobie pomyślał. Jestem pokrzywdzony przez los, tak? Nie mam ojca, wychowałem się bez ojca, wuj mnie przegarnął, byłem pod jego opieką, ale taty nie miałem, tak? Bo tata umarł wcześniej. I mówi, jestem pokrzywdzony przez los, należy mi się. Tak? Należy mi się pierwszeństwo wyboru, jeśli mówimy o tej krainie. Należy mi się ta lepsza kraina, bo jestem pokrzywdzony, jestem taki biedny, mi się należy. Tak? Kiedy widzimy czasem ludzi, którzy tutaj przychodzą do nas po pomoc, do CIS-u, czy tutaj do stowarzyszenia, to czasem mają takie nastawienie, ale mi się należy, tak? Mi musicie dać. I nie wiem, czy troszeczkę Lot nie był motywowany właśnie takim spojrzeniem. Należy mi się, tak? Co będę tutaj się martwił o Abrahama? Jest lepsza ziemia, biorę ją, idę za tym, bo mi się należy, bo jestem pokrzywdzony. I werset 11 czytamy, i wybrał sobie Lot cały okręg nadjordański i wyruszył na wschód. Gdy się tak głębiej przypatrzeć zachowaniu Lota, temu wyborowi, to już troszeczkę wcześniej wspominałem o tym, ale czy była w tej decyzji, w tym wyborze wdzięczność do wuja właśnie, do Abrahama? Czy był szacunek w tym jego wyborze, kiedy tak bez namysłu wziął cały okręt nadjordański, nie zapytał się nawet wuja, tylko jak miał możliwość, to od razu wziął i poszedł w tą ziemię. Więc myślę, że wdzięczności do Abrahama za bardzo w tym nie było, w tym wyborze, tej decyzji, w tym zachowaniu Lota. I szacunku dla Abrahama za bardzo też w tym nie było.
I czy czasem my po czyimś zachowaniu, po czyimś wyborze w jakiejś sytuacji możemy zobaczyć jego charakter, bo to też się objawia charakter człowieka. Bo kiedy ma możliwość wziąć coś lepszego, tak, i od razu się na to rzuca, to możemy też no, zobaczyć, tak, jaki ten człowiek jest głębiej. Myślę, że Bogu zależy na twoim i na moim charakterze. On chce kształtować twój charakter, abyś się upodabniał do Chrystusa. Wiemy, że jest to proces, tak? To się nie dzieje tak od razu, że jesteśmy podobni do Pana Jezusa, upodabniamy się, tak? Jesteśmy w tym procesie, a bywa on długi i trudny i jest naznaczony wieloma wyborami, tak? Codziennie musimy podejmować decyzje, codziennie musimy podejmować wybory. A więc Lot wybrał, i poszło. A można powiedzieć, że poszedł. Wybrał i poszedł w piękną, żyzną krainę. Można powiedzieć normalne życie. Tylko na lepszej ziemi, tak? Bo on wybrał tą lepszą ziemię. Tak, duży, piękny okręt, żyzny, nawodniony. Jakieś plany pewnie szeroko zakrojone miał Lot związane z tym terenem. Gdzieś tam z boku, na końcu, tutaj czytamy, że Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego w 12 wersecie i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Więc można by powiedzieć, że Lot miał ten piękny, żyzny teren, tą piękną krainę i można powiedzieć taki bonus, taki gratis, to jeszcze była Sodoma. Tak w cudzysłowie można powiedzieć, tak? Dostał ten piękny teren, wybrał ten piękny teren, wziął sobie i w bonusie dostał Sodomę jeszcze. W gratisie. Tylko 13 werset, nie czytaliśmy tego, więc przeczytajmy. 1 Mojżeszowa 13:13. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Taka była Sodoma, takie było to miasto, gdzie ludzie byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. Co do Sodomy, mam akurat o Sodomie i Gomorze, że to są dwa z pięciu starożytnych miast leżących w dolinie Sidim na południe od Morza Martwego. Przypuszcza się, że ruiny tych miast są zarane przez Morze Martwe. Miasta te ze względu na czyny mieszkańców stały się symbolem niegodziwości, a ich los ostrzeżeniem przed sądem Bożym. Samo słowo Sodoma z hebrajskiego znaczy paląca się. Sodoma, czyli paląca się. A więc Lot, podniósłszy oczy swoje, widział, że cały okręt nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomę i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska aż do Soaru. I wybrał sobie Lot cały okręt nadjordański i wyruszył Lot na wschód. A więc cały okręt nadjordański był piękny, żyzny, urodzajny, obfity w wodę. Tutaj nie mam wody, ale mam tutaj też taką swoją wodę. Mięta. Nie jakaś inna woda mięta. A więc ten obszar był obfity w wodę, jak ogród Pana. Sodoma była na końcu tego okręgu. Można powiedzieć taka no, mało ważna z boku. Tylko, że jak czytamy tutaj w tym 12 wersecie, Lot przebywał w miastach okręgu nadjordańskiego i rozbijał swe namioty aż do Sodomy. Więc ona tak całkiem z boku gdzieś tam nie była na końcu, bo czytamy, że Lot swoje namioty rozbijał aż do tej Sodomy. To ma znaczenie bardzo duże. A więc Lot, tutaj wspominaliśmy, bratanek Abrahama, słyszał o Bogu, kiedy no, dłuższy czas spędzał z Abrahamem, który był ojcem wiary, który ufał Bogu, który polegał na Bogu, który pamiętał Boże obietnice. Myślał, że no, musiał jakoś się zastanawiać, tak? Nad tym, jak żył Abraham. Mówię tutaj o życiu z Bogiem, o tym życiu wiary. Czy Lot wierzył w Boga, czy znał Boga, tak jak Abraham? No, nie wiemy tego. Można by się zastanawiać, ale jego życie w dużym stopniu naznaczone było złymi wyborami, których dokonał Lot. A więc Lot wybrał cały okręt nadjordański dla siebie. Czytaliśmy tak, już mówiliśmy wielokrotnie, że była to piękna, urodzajna, żyzna równina granicząca z Sodomą, której mieszkańcy żyli w odrażającej niemoralności.
A więc tak jak czasem w życiu bywa, jeden zły krok pociąga często za sobą następny. Tak więc krok po kroku Lot zbliżał się coraz bardziej do bezbożnej Sodomy i ostatecznie w niej zamieszkał. Kiedy czytamy dalej, będziemy dalej czytać, to widzimy Lota już tam w Sodomie. Nie, że tylko namioty do niej rozbijał aż tam do Sodomy, a mieszkał gdzie indziej, ale krok po kroku, to nie było w jednej chwili, bo kiedy dalej tam spojrzymy i czytamy o Abrahamie, to było to po 10 latach pobytu Abrahama w